Bioface. Kurwa. Właśnie, ne. Moja nowa postać jest kozacka. Wygra, będzie najlepszą postacią. Bana, za to mogę dostać Szymen? Co ty gadasz? Za co? Za co? Za dobre RP? Nie ma takiej możliwości. Dobra. To ty się nazywasz Rich Twitch, a ja się nazywam Bioface. Jak Bioface? Bioface. Bioface. Cześć! Dobra, już mam postać. W GTA widzę cię. Mutuję się tu. Sound muted. Richie. O, ci karato. O, ci karato. Siemano. Karato, słuchaj, musimy zarobić jakąś szmal, wiesz o co chodzi? Oho, no to lecimy. Ale bo ty jesteś ten typ, co... Bioface. Zgadza się. A ty musisz być Richie Twitchy. Richie Twitchy, Rich Twitch, fuck the big pussy bitch, kurwa, wiesz o co chodzi. Dobra, to gdzie idziemy? Opierdolić coś. Jaka, mam rower, a masz jakąś furę? Słuchaj, powinna tutaj stać. Odkrząknę, słuchaj, nasz zleceniodawca powiedział, że tutaj niedaleko powinna być. A nie masz jakiegoś rowerka czy coś? Mam takie coś. Wow. Takie oto. Takie oto. Dobra, zaparkuję tu swój rower. Czekaj. Rich Twitch. Takie oto. Kurwa, no. Takie oto. Dobra. Czytałeś dokładnie, co było w zleceniu? Co? Czytałeś dokładnie, co było w zleceniu? Właśnie, kurwa, ja nic nie czytałem o zleceniu. Myślałem, że ty masz informację o zleceniu. Ja nic nie wiem, ja kurwa. Myślałem, że ty będziesz miał. To nic nie mam. Kurwa, masz. To co my teraz zrobimy? Trzeba go już znaleźć. I dopytać. Słuchaj, skoczmy do szpitala. Mam tam, kurwa, znajomą pielęgniarkę. Juicy Jeff. Zagadam do niej, może ona ma, kurwa, informację od Pemexu. Jedziemy w takim razie do szpitala. Gdybym miał problem z angielskim, to mi pomożesz, bo cały czas gdzieś tutaj jakieś japońskie wstawki. Nie ma problemu. Skąd pochodzi w ogóle Richie Twitch? A stąd jestem, z Los Santos, kurwa, tu się urodziłem, matka tramwajarka, stary kurwa na budowie robił, budował ten szpital w ogóle. Dobra. Poczekaj. Kurwa. Wiesz, ciężko z kasą jest. Przysłali mnie tutaj 2 tygodnie temu. Kurwa, mać, przypał w chuj. Wiesz, ten rejon, kurwa. Działasz dla Pewexu, tak czy nie? Tak. Z Pewexem. Masz papier, to zapalarę? Nie mam. Kurwa, no nic. Nie mam. Nie. Tak chyba muszę. Nie mam. Nie mam. Kocie to. Daj mi tu lekarza. Gdzie ta twoja pielęgniareczka? Daj mi tu lekarza. Ty. Daj mi tu lekarza. Daj mi tu lekarza. Kurwa. No nie, zarejestruję się tylko i... Ty słuchaj, jest Jefferson, czy nie ma jej? Okej, przekazałabyś jej, że kurwa szukają Rich Twitch? Ziomeczek z dawnych lat? Rich Twitch? Dobrze. Poszedł się uleczyć? Nie umiem Japończyka ogrywać, nie grałem nigdy nim, ale to mogę, wiesz, się wczuć. Naka naka rakata. O, co się stało? Co stało ci się?
Nic, mówisz, na obdukcję mnie bierze kurwa głowy, ale już wszystko jest okej. Okay. $300, no ale chuj, niech będzie. Spadamy. Droga sprawa. Dzień dobry. Jest pielęgniarka Żanet? Czy jest Jeffrey dzisiaj na służbie? Nie, nie ma, ale proszę wyjść stąd na razie. Może ci pomóc coś? Nie ma Jeffrey. Ja wiesz, chłop miał bebechy na wierzchu. W takim razie jedyne moje źródło informacji, niestety... To poszło się jebać, nie ma jej tutaj. Lipa. Słyszałem, że też nasz kontakt miał być na Burgershocie. Na Burgershocie? Mhm. Od kogo tak słyszałeś? Mówił mi o tym... Prokop. W takim razie jedźmy tam. A ten cały Prokop, to kto to kurwa jest? Zleceniodawca. Prokop. To on nas połączył w jedność. Powinniśmy dostać jakąś depeszę. Co mamy dokładnie zrobić? Potrzebuję kosy, noża, czegokolwiek. Masz jakiś staw ogarnąć tutaj? Pochodzimy, popytamy. Popytamy, tak. Zastanawiam się, jak mówić przy ludziach. Bo mogę... Mogę na przykład tak właśnie i mogę... Da mi klamy tu. O, tak lepiej. Da mi klamy tu. Daj mi klamę tą? Tak. O, zaczęłam rozumieć twój język. O. O, tu jest sporo ludzi. Powinien tu być ten twój Prokop. Kenekeru. Siema. Cześć. Od Prokopa jesteśmy. Kogo, kurwa? Szukamy Prokopa, czy od Prokopa? Co my mamy mówić, kurwa? Ty. Prokopa my. Tak, szukamy Prokopa. Może tu się kręcił gdzieś gość. Jak wygląda Prokop? Skąd mam to kurwa wiedzieć? Hinol, jak wygląda Prokop? Nigdy go nie widziałem. To kurwa, umawiamy się z chłopem, którego nigdy nie widzieliśmy na oczy. Nie wiem, jak wygląda? Dać nam informację. Dobra, to nic nie dowiedziemy. No, w takim razie przepraszam. Znasz Prokopa? No. Siemano, szukamy Prokopa. Kojarzy typa? Prokopa? Prokop? Nie, nie kojarzę niestety. Kurwa mać, umówił się z nami w barze. Bazen, to może go w barze spotkać. Właśnie tutaj ty. A może Prokop to dziewczyna? Nie brzmi jak dziewczyna. Że ja nie brzmi jak dziewczyna? Huh? Dzień dobry pani, szukamy Prokopa. Może pani kojarzy Prokopa? Nie, nie kojarzę niestety. Szkoda, kurka wodna. Widzę, że peniasz przy laskach, stary. Dębiejesz słupa. Trochę. Widzisz to? Kurwa maś. Chyba mamy tu. Chyba mamy tu. Chyba mamy tu. A, to był kurwa taki kod, jasne, kuma, wiem o co chodzi, no. O cigara to. Chodźmy.
Wiadomości mówią jedno. Mamy kilka zadań. Później dostaniemy kolejne. Jakie zadanie? Konkrety jakieś, stary. Mamy zrobić 3 kasety. 3 kasety? 3 kasety. Ale bez sprzętu tego nie zrobimy, stary. Mamy pobić garnucha. Co ty pierdolisz? Na getcie. Garnucha mamy pobić. A powiedziałeś coś innego, wydaje mi się. Nie no, garnucha powiedziałem. O, no dobra, jasne, garnucha, na getcie. I co, będzie mieć z niego nóż? Dropcie z niego nóż, czy co, o co chodzi? Potrzebujemy, kurwa, spluwy, giwery, broni, żeby wjebać się do sklepu, stary. No to... Co pierdalasz? No to załatwmy to najpierw. No, no właśnie, jedziemy po sprzęt. Gdzie? Bo powiedziałeś, że wiesz, gdzie jest sprzęt. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ale powiedziałeś, że popytamy. Popytamy, tak, ale nie wiem, no to popytamy. Jedziemy pytać. To jedziemy pytać. Musimy znaleźć pałkę teleskopową albo baseball, nóż. Coś, co możemy obezwładnić babeczkę, kurwa, w sklepie. Z gołymi rękami do 40-letniej kobiety nie ma co wyskakiwać. Może mieć klamę. Trzeba ją steroryzować. Rozumiesz? O kurwa, kośmiał skuter, ale jaja. Myślisz, że on będzie wiedział? Gdzie są klamy? Tak, kurwa, może po jakichś sklepach na początku z bronią pojeździć, ty. Tak na logikę. O, masz rację. Tak musi pytać, kurwa, na ulicy? Masz rację. Właśnie, jedźmy do sklepu z bronią w Los Santos. Czyli tak, w tej twojej książeczce, na tym kurwa stoliczku, bo rozumiem zadanie, że mamy zrobić 3 kasety, tak? 3 kasety. I potem rozumiem, że coś się kurwa odblokowuje dalej, tak? Tak. Pojebane gówno, tak. To nie, że ten Prokop, ale spoko, rozumiem system działania. Fajnie, fajnie. 3 kasety, a później mamy pobić garnuszka na... Czyli tak, zrobić 3 kasetki i pobić garnucha na getcie. Dobra, tak. wchodzę w to, od kopa. I rozumiem, że potem będzie kolejny quest. Myślę, znaczy, że tak. Się zadanie. Tak. A, właśnie tak, da z kopa. Kolejny quizzy był. Dużo expa. Co? Dużo expa. Tak, tak. Jest za kucpa. Pewnie, że tak. Okej, sklep z bronią. Trzeba jeszcze skować kasę na te pierdolone rzeczy. Mamy coś w banku, jakieś resztki. Jedziemy. Ty słuchaj, jak my chcemy te kasetki jebnąć, nie? A? To czym będziemy uciekać? Sama... to plan? Sama rama. Sama rama, rower. O kurwa. Albo szybka fura. Znaczy jest to do zrobienia, rowerem uciec, szybko przeskoczyć przez barierkę i tak dalej, no ale... Kurwa, ryzykowne, powiem ci. Jak zaczął strzelać z paralizatorów czy coś? Sama rama. Rowerem damy radę. Chyba, że wiesz co, ogarniemy jakiś motocykl do ucieczki. Wiesz, zapierdolimy komuś czy coś. To co chodzi? Bo skuterem może będziemy uciekać, albo właśnie motocyklem jakimś crossowym. Możemy. Ale skąd takie je dostać? Jest sklep z bronią. O, tutaj. Tak, to jest Bioface. No co? Szyba. Nożyk bym ten poprosił. O, który? Tutaj kolego. Jakbyś dał radę. Który? Tutaj ten nożyk, ten średni jakbyś mi dał, tak? Naostrzony. Ile by to kosztowało? W chuj pieniędzy. Jak to w chuj pieniędzy? $250 mogę panu dać. Stoi? Dobra. Albo... Będzie. Dobra. Kurwa, można w... tylko kartą, tak? Znaczy nie tylko można gotówką, kartą, tylko gotówką. Gotówką. No dobra, no to ja tutaj za chwilę wrócę, proszę pana, z gotówką, dobra? Dobra, no widzimy. Świetnie. Się. Jasne. Tylko gotówka. Masz może baseballe, kastety, legalnie do kupna. Kurwa, mam $240, idealnie mi starczy. Chodźmy do banku. Bank jest chyba tutaj, Flekka. Przyjmują jeszcze i można wypłacić pieniądze. To już wabo! Dawa mi tu kasę.
Dobra, 300 dolców, 340. Damy radę. Uuu, siemanu! Siema, siema. To się przyda. Uuu, siemanu! Przepraszam. Dobry. Wyglądacie mi na jakichś myśliwych. Polujecie coś? A zależy na co. Zależy na co. No wiadomo, na dziczyznę. To niestety nie, to nie my. My nie z tych, my nie z tych. A co ogólnie, jak tam żywot? Co porabiacie dzisiaj? O kurwa! O kurwa! Łocio! Co robimy? Nic, spierdalamy, wiesz, wariacie. O, można powiedzieć, daj mi to na pakę. Piknik! Coś w tym stylu. Trzymaj się, brachu, uważaj na siebie. No spoko, trzymajcie się. O, dziwny gość. Dziwny gość. O, no, to o, o, z policji. Z policji. O, o. Chyba świnia? Świnia? Ja czy nie świnia? Chyba świnia to była. Dobra. Świetnie, chłop, jedziemy. Siema, fajna fura. Siemanko. Za ile go sprzedasz? Kogo? Furę? Psa. Jak wygonisz psa z niej, to za darmo mi będziesz musieć. Jak ci się psa wygonić? Tak. Jak psa wygonić? To jest piesek. Jak sobie zginasz radę, to dobra. Jest twoja. Kino, siądź z drugiej strony, trzymaj mi go. A ja się zajmę tym psiakiem, ocuj się. Ja. Ocuj się. Dobra robotę. Poszedł mi stąd. Poszedł. Oho, biady! Dobry piesek, ale teraz spadł u was stąd, okej? Dobra, udało się. Okej, to co, mamy tą furę? Jasne. Kurwa, zajebiście! Hej, ale quest, to był pobocznik stary, bo pierdolęliśmy na fula. Jedźmy, jedź za mną! Trzymaj się! To był pobocznik. Gdzie wystarczyło psa usunąć, tylko dostać taką furkę, zajebiście, to miasto kreuje plus. I o to chodziło! Quest poboczny. To jest szybkie, stary. To nam się przyda na robotę. Możemy tym jeździć. Naprawdę, to się przyda, to się przyda na robotę. Prowadź. Buggy boy. Dobra, uletajmy się stąd. Skoro mamy już broń, mamy czym uciekać, możemy zaatakować pierwszą kasetkę. I sobie mam pomysł, jak to zrobimy. O, jaki pomysł? Dawaj mi tu pomysł. Pewien sklepik, tylko dawaj mi telefon, muszę namierzyć ci pewną lokalizację. O. Jedziemy, kojarzysz ten sklep, kurwa, na wybrzeżu? Whitney Houston? A? Ja, słuchaj, przechwyciłem kilka informacji, poczytałem, popisałem na Dark Webie i... No jest info wypucha, nie zważa od tygodnia, tam nie był wymieniony safe. Wiesz, nie było tak zwanych gordierów, kurwa, wiesz, po kasę. Ci co, goście, co odbierają szmal. Kaseta jest najebana, full kokosów, może być z niej pół bomby, to odkopa, nie? Podjeżdżamy, ustawiamy furę, kurwa, na plaży i wchodzimy od tyłu sklepiku. Dostaję ona obuchowego w tył głowy, szybko to robimy, najszybciej jak się da. Wiadomo, alarm się po chwili włączy. Nasłuchuje jedna osoba, czy nie jedzą i jadą psy. Jak jadą, dajesz cyna, kurwa, spierdalamy na plaży, to mam przychowanego już bagiego i uciekamy w pizdu. Czyli z buta, na plaży. No nie, 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 mamy bagi przygotowane. Bagi. Tam będziesz czekał na nas, tylko postawimy. Okej, ale wychodzimy ze sklepu z buta. A co, jak zjawią się psy? No nie no, właśnie po to ktoś będzie nasłuchiwał, że jak będą jechać, to po prostu wybiegniemy, spierdalamy. Widzisz psy, spierdalamy. Jak podjadą, wychodzimy, wybiegamy, spierdalamy. Kto nasłuchuje? Kto? Kto? Obserwuje. Ja czy ty? Ty czy ja? Ty czy ja? Jak myślisz? Jak chcesz to zrobić? Mogę ja! Czy ty robisz, a ja obserwuję, dobra. Mi to w supus, kurwa, mi to w pas. Czy tu jest chyba sklep, kurwa, na wybrzeżu, tak. Musimy tu zjechać.
Dobra. Na lewo? Tak, na lewo. Najlepiej na plażę, jakbyś wjechał. Dobra. O, świetnie. O, wysoko. Wysoko. I ustaw się na wysokości sklepu. Zajdź od tyłu sklep. Na plaży, byśmy mogli gdzieś ustawić sobie furę, tak, na wysokości sklepu. Teraz skręć w lewo. Tutaj jedzieć prosto, nie, tu w prawo lekko. O, tu zawróć teraz, zawróć sobie, nawróć sobie, żeby tyłem wjechać w to miejsce. I tu już będzie mieć bugi, moje. Cofaj, cofaj, cofaj teraz na samą górę. Najlepiej wyłącz oświetlenie. Świetny bałę stańczy. I teraz, cyku. Jak coś się będzie cokolwiek kurwa działo. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Easy, easy. Ona kurwa jest nie kumata. Jak coś się kurwa będzie działo, spierdalamy po prostu tutaj. Biegniesz se, cyk. A ten, który będzie patrzył, po prostu stoi sobie tutaj. Tu sobie stoisz, Mordziu. Albo najlepiej wiesz gdzie, Mordziu. Tutaj, jakbyś... O, żebyś widział po prostu, że coś się dzieje. Że już nadjeżdżają, no kurwa. I jak coś się będzie działo, to po prostu no, biegniesz w moją stronę, krzyczysz do mnie, krzyczysz, wiesz o co chodzi, i jeszcze też do samochodu. A ja wybiegam za tobą, wsiadam i spierdalamy. I tu w lewą lub w prawą stronę. Dobra. Lepiej w prawą, bo czasem w lewo, różnie to jest. No, no jak kurwa prosta była. W takim wchodzisz? Razie... Atakujesz? Ty... Tak, tak, ja będę wchodził w takim razie, dobra. Dobra. Atakuj. Czy mnie nazwał Tai Chi? Nie, no chyba tak. Na razie czysto? Co? Kurwa, już czysto? Nie wiem, no. Zobacz, jak to słychać u Filipa. Czysto? Kurwa, sporo kasy. Pierwsza kasetka za nami, spierdalamy stąd. Czysto? Nie ma psiarni. Świetnie. Mapka zastraszona, wszystko ujawnione, w sensie nieujawnione właśnie. Dobra robota. Tak, dzięki. No co, mamy pierwsze zaliczone, tak? Tak. Druga tu? O, trochę ludzi. Tak, to są spotkania jakieś, kurwa. Widzisz, imprezka jest. Siemano! Nagasuka. No, to są ogniska, wiesz, spacerowicze. Panie klimacik. Tutaj, czy gdzieś dalej? Musimy znaleźć gdzie indziej wyjazd. Tak, żeby nie zdemolować fury. Może przez te barierki się przebijemy. O? I tu ucieczka. Tu ten sklep? Jest blisko. Dobra. No dobra. Dawa mu kasy. Dawa mu kasy. Przyjedzie policja. Ej, jak ja bym był, to już bym był tutaj trzy razy, nie? Na służbie, tak szczerze. Oj, PD. Nie wiem, kto jest na służbie teraz. No, ale powinni to być, tak szczerze. Powinni to być. Opierdalamy dwie kasetki już ostatnie 20 minut i nikt nie przyjechał? I było czterech policjantów i się zrobiło dwóch. Uciekamy! To jest prostsze niż jebanie! Pięć, dwa i pół koła znowu.
niesamowite wyniki, kurwa. Ty gość dalej na przerwie siedzi. Całą kasetę mu opierdoliłem. Nie wiem, czy psy nie jechały teraz tam. Co? Kurwa, nie wiem, nie minęły tak tam z tego sklepu. Gdzie teraz? Jest teraz nie jedna. Nie znam okolicznych sklepów, nie wiem ile tam jest kasy. Tyle udało mi się zrobić te 5 bomb, ale to jest tak naprawdę dobry wynik. Dobra. Połowa jest dla ciebie za robotę, rozumiem, tak? O, ja dużo zrobiłem. Tak, no jasne. We dwójkę to robimy, więc po połowie się dzielimy, nie? Prosta sprawa. Uczciwie. Odpaj tu na łebka. Tu jest jeszcze sklep. A może zrobisz safe? Safe? A nie mam tego sprzętu. To już jest inna sprawa. Nie znasz do końca o safe'ach. Chyba, że ty miałeś kiedyś przyjemność. Bo tu jest niebezpiecznie już. Jest niebezpiecznie. Chyba, że... Tak, pod drzwiami po prostu pojedziemy w teren później. Aha. Biorę się do roboty. Jest chłop. Yeah. Kurwa, dźgamy go i co robimy? Dźgamy go i... Albo przełóż mu nóż! Nie chcę ci nic zrobić, nie chcę ci nic zrobić. Po prostu oddasz mi całą kasę, kurwa, swojej kasy fiskalnej i my sobie po prostu wyjdziemy. Nie dzwonisz po psiarnię. Nie rób mnie przyjemności. Rozumiesz? Dobrze. Bierzcie pieniądze. Nie ruszaj się. Ktoś wejdzie, to jesteśmy tutaj na przesłuchaniu kasy fiskalnej, kurwa, jesteśmy twoimi kolegami, tak? Nie rób numerów, bo kurwa, dziabnie cię mój ziomal. Okej? Okay? Dogadani? No i kurwa, prawidłowo. Ja cię dziabnę! Wow, a tu? Wow. Co tu potrzebujesz? Rabowanie bez dobrej giwery w łapie? Co ty, zwariowałeś? Chciałbym, żeby przyjechali chociaż ponegocjować. Wiecie. Policja! Co? Uciekamy! Stój. Uciekamy! O kurwa, stary. Robi się przypoł, ale pojedziemy za chwilę w teren bagi, on nie pojedzie w teren. Wykiwamy ich. Jeep bounce. W teren bagi! Jest sam, ale pewnie weźmie posiłki. Kurwa, jestem pewny, że weźmie posiłki. Będzie niezły karambol. Nie ma nigdzie zjazdu. O! Świetna robota! Zawróć! Zawrócić prosto! I gazu! I gazu! Świetnie! Dobra robota, Hachimoto! Tak będziemy działać, tylko dawaj gazu dalej, on pewnie mógł nas zobaczyć. Mógł rozkminić, że zawróciliśmy. To nie jest debil. To jest policjant, kurwa, trzeciego stopnia. Jedziemy! Kurwa, Dobra robota. No tak, Rich Twitch nigdy nie wpada. Mówi ci, ze mną możesz robić te kasety non-stop. Jestem kasetkowiciem tak naprawdę. Książem kasetek. Otwieram kasetę wszędzie. Bangladesz, Francja, Paryż, kurwa. Włochy, Roma, Wenecja. Kasetkowe lecze, to się o tym mówi? Robimy serię napadów na kasety. Nigdy się nie wpadłem, nigdy się nie siedziałem w pierdlu. Zastanawiam się, jak to jest, ale... To nigdy chyba nie poznam. Zawsze uciekam, zawsze. Rich Twitch, kurwa. Dobra. Tu jest bezpiecznie. Tu, spokojnie. Możemy poczekać. Ja bym jechał do końca dalej, tą plażą. Będzie szukał. Do końca? Do molo, no. Na siłowni zostawić tą furę i spierdalamy. No to do molo. Kurwa. Śliska się. Kurwa. Zaraz to podejdzie policja, jestem pewny, zadzwonią. Rich Twitch się nazywa. On mówi to Bioface. Bioface. Będziemy musieli teraz skować jakąś inną furę. Ta już jest spalona. Policja na pewno sprawdziła blachy.
pójdzie od tego chłopa, co tą furę nam dał. No. To mojego fura, ale jaja. Wysiądę. Teraz daj mu w pizdę. Będzie lepiej. I w pizdę. Dawaj ryczy. Ryczy. Po kamieniach teraz. Tutaj. Do prawej tu, do plaży już. Nie, nie idź do góry, prawo już, prawo. Nie mogę. Daj poprowadzę. Kurwa, gówno. Gówno, dobra, dam radę. Kurwa. Kurwa, no palony został. Skowku, masz 2800, weź sobie i spierdalajmy z tej fury za chwilę. Szukamy nowej? Tak, myślę, że nową musimy znaleźć. Nie mam właśnie nic takiego. Zostawaj ją tutaj i spierdalajmy z bosaka. Opa. O! Spokojnie, nic, aj. Ej. Lecimy. Ty no, proste... Nieraz udało się. Gdzie teraz? Może taksi? Richie? Ta, zadzwoń na taksi. Taksy! Skitaramy się tu na czoboczo. Świąteczki, czy dałbym radę podwieźć mnie w bagażniku, kurwa? Na mnie stówę zziomane, ty. Stoi, ruszaj się. Zostaw! O, kurwa, rozejmie ci łeb. Zostaw nas. To sobie, kurwa, przejebałyście, nie? Daj bucha! Ty masz telefon. Na wszelki wypadek byśmy kontaktowali i daj mi do siebie numer, abyśmy się mieli na przykład rozdzielić, czy coś by się kurwa działo. Dobry pomysł. Tak słowa jedzie, zajebiście. Tutaj. Ale ja po was nie przyjechałem. A po kogo? Jak to? Ja szukam tutaj kogoś znajomego. Ale zamówiłeś o taksówkę tutaj, jak przed chwilą właśnie. Kurwa. To nie da rady nas podrzucić nigdzie? Nie mogę podbierać klientów, kurwa. Już a, no sobie rację. No dobra, no to nie, no przepraszamy. Bo potem kurwa donoszą do szefa i nie ma. Jasne, kumam jak jest, kurwa, kumam jak jest. To pana to nasza taksówka? To, ładowa. O, dobry. Yo. Dobry. Gdzie potrzebujecie? Potrzebujemy fury. Fury? Fury. Bagi, gdzie możemy dostać dobre bagi? Na autostradzie tam po lewej się stoją tam często. A jakieś krosiwo? O, no to Sandy. No to na zawieść. No ale to nie będzie tani kurs. A ile? Ale nie wiem, w takim razie jak zrobiliśmy 3 kasety, to powinniśmy teraz jechać garnucha zadźgać na getto. Taki był plan. Proszę pana, niech pan zawieźć na getto. Mamy tam spotkanie. Na jakieś getto, najczarniejsze, w sensie najbardziej złe, mroczne tutaj w mieście.
nie ma sprawy. Ale potrzebujemy chyba też furę, chyba że on będzie na zwoziu. Poczeka, kolega. A, poczeka. Zawiklam, my załatwimy sprawę i wrócimy. Tak jest? No tak, nie ma problemu, nie ma problemu. To target to będzie stóweczka. W takim razie stóweczka, nie ma problemu. No i pan powiedzi mi, ja? Powolutku. Dobrze. Powoli. Co wam tak zaciąga? O, ciekawe to. Naka. Aha, jestem z Japonii. Nie to ogólnie, ale w porządku jest. Nie no, ja generalnie trolancyjny jestem, nie? Tam to... 30 km, tak? Gdzie to jest? Daleko jeszcze? No, jesteśmy, ale to gdzie wy chcecie zajechać na target to? Zaćgać! Aj, ty, słuchaj, może pan się na chwilę zatrzymać? Ja panu dam tu stówę. A niech pan poczeka na nas. Szedłem na parking zajadę. Poczeka tylko. Ty. Ktoś jest? Nie on? Który? No wiesz, podratujesz, dźgasz go i spierdalamy? No tak ma misja, nie? Ale... Jest getto? Tak. Jest czarny? Jest. No właśnie jest... się garnął. Chyba rozkwił w akcję. Panowie, nie chcę wam psuć marzeń, ale on nie jest czarny. Nie jest? A, no mówię, że... No, właśnie, tak. No to szukamy getto. Innego. Szukamy innego. Tak, znaczy, no... No dobra. Bo myślałem, że będzie czarną kurtkę, nie? Tak. No czarno ubrany, nieważne, jebać to. Poważnie w tej misji jest tak, a może trzeba konkretną osobę znaleźć, ty? Myślę, że konkretną. Skomplikowane to wszystko i takie trochę bez sensu. Ale spełniliśmy przynajmniej pół wymagań, tak? Jak dopełnimy wszystko, to mam nadzieję, że... Bo na co wy macie wymagania? A i chyba jakby wprowadzenie do pracy, można powiedzieć, takie okres próbny. A tu bagusi. No tak. Czytał? Richie czytał? Dobra. Panowie, bo zuzę te... Ujedźmy... Ujedźmy tutaj! Zaznaczę! Czemu akurat to dzielnica? Dostaliśmy info od naszego ziomala. Tam jest ta osoba. Akurat psy w łanisku. Fuck. Nie widzieli mnie. Zajebiście. Stań tu! O lewej! O lewej, za barku! Dziękujemy! Panowie, ja bym tam radził generalnie wchodzić w domy. A, chodź, zapłacimy. Zapłacimy. Mam tu kasę. Ale to stuwa była zapłacona, to co pan chce więcej? No tak, już zapłaciłem.
A, ty mu zapłaciłeś? Tak. Ohohohoho! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Panie! Panie! Wysiadaj! Wysiadaj! Spokojnie! Spokojnie! Wysiadaj szybko! Wysiadaj szybko! Wysiadaj! Kurwa, spokojnie, panowie! Wysiadaj! Wysiadaj spokojnie! Dzień zajmij! Panowie, spokojnie! Spokojnie! Dobra, cikara to! Naka, naka, na! Kawa! Kurwa, co ja zrobiłem, ja pierdolę. O kurwa, ej! Jest ci, kurwa, Pokemonie! Nie dzwoń na psiarnię! Nie dzwoń na psiarnię! Bo cię zajebie! Nie dzwonię, kurwa! Nie dzwonię nigdzie, mordo! Oj! Nie, uspokój się! Stój! Stój! Uspokój się! Stój! Stój! Uspokój się! Stój! Uspokój się, kurwa! Ja nic wam nie zrobiłem! Co widziałeś? No, spokojnie, kurwa! Co widziałeś? Spokojnie! Nic nie widziałem, kurwa! Ja ten, do narzędziowego biegnę, spokojnie! No, kurwa, ja tu mieszkam! Spokojnie, spokojnie. Ja tu mieszkam, chłopaki, uspokójcie się. Ja tu mieszkam. Kolega uciekł, kurwa, ja tylko... Muszę auto ci sobie schować, chłopaki, spokojnie. Halo, 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 spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Spokojnie, ja chcę. Co robimy? Ja się nie rozpierdolę, chłopaki, ja się nie rozpierdolę. Spadamy, spadamy. Zadanie wykonane. Pobiegł tego chłopa, ja pierdolę. Ale co to miało być na rzeczy? Dlaczego tego chłopa? Dlaczego jego akurat? Dlaczego taksówkarz? A nie mamy pojęcia. Czy to kurwa się kupy nie trzyma? Ja cię kręca. Muszę ci coś powiedzieć. Da? Nie ma Prokopa. Okej. To ja tu wymyśliłem. Jak to wymyśliłeś to wszystko? Wymyśliłem to. To podźgajmy chłopa, bo sobie coś wymyśliłeś? Ja w to wierzyłem, stary, że to mamy jakąś misję, że to kurwa idziemy do czegoś, do przodu. Wybacz. To ty mi wyjebałeś jakoś na jakąś minę, bo to byś coś wymyśliłeś? Wymyśliłem to. Wymyśliłem to. Ale... teraz ty musisz coś wymyślić. No pewnie, no zaraz coś wymyślą, no. Myślę, za to pójdziemy do paki, kurwa. Myślę, że to jest jakiś chłop do odpierdolenia, że to jest jakiś... Był! Chłop, że gada, był! Że gada szyfrem. Że wiadomo, że to dzwonisz po taksówkę, że to jest akurat ten chłop, że trzeba go ciapnąć, że to wszystko. Tylko gadasz takim nawiadem, ale to... żeby na scenie rozkminił. Tak. No oh, fuck, to mi wiemy, że ciężko minę, chujniczy. Dobra, idziemy. Dawaj do burdlu. Do burdlu? Burdlu. Psony burdlu. Uuu, taksi. Już ten chłop go zwierzbił, wziął do tego chłopa, ty. Tak. Dobry. Ale słuchaj, a jest tu jakiś bar, kurwa, gdzie można się piwka napić, ale nie burdlu, tylko bar. Jest. Taki, wiesz, z klimacikiem. Jest pop. W okolicy. Jest pop. Co? Pop. Pub! No dawaj tego pubu zajedzie. Otwarte? No chyba tam, przodem. Ooo, dobry! Dzień dobry. Siema, dobry. Siema, Lewis. Mogę cię na słowo prosić? Tak. Dwa! O no, dupa! Co dla panów?
Lemi sake. Sake nie ma niestety. Nie ma sake. A piwko? Piwko jest? Nie ma. Piwko jest. To poproszę dużo lamy piwko. Dobrze, to dla pana piwko i dla pana też piwko? Tak, dla też piwko. O. Dobra, już. Uuu. Rzeczywiście. Jak masz na imię? Ej, dupa! Jak na imię masz? Nazywam się Elena. Elena. To spierdoliła z Welen. Dobrze, na którego z panów rachunek? Ja stawiam odpłaci. Właśnie tak. Mógłby pan powtórzyć? No mówię, że kolega płaci. A ja stawiam. Aha, okej. Okay. Jak chcesz, to też stawiać piwko i dopić mu do rachunku. Kolega... No, śmiało, weź sobie jakiegoś dużego Logera Lagera z USA albo Dushigoda, ewentualnie Fizzwasser. Będzie kartą czy gotówką? Gotowa. Gotowa. To masz jakaś świnia w rogu tam. A, chłopę, chora szkoda. No właśnie. A ty jesteś sami, ma samuśka tutaj? Żydzi dupskie, moja ma Żydzi dupskie, tak mi się wydaje. Może damy jej kasę? Kasę za loda. No, pieniądze. No, no można, tylko to ty pytasz, dobra? Dobra. Przyszli na randkę. Dobra. Dam tobie kasę. Jak wylejesz piwo. Na tą blondynę. Ale nie obawiać, mi się na początku zapytasz, nie? No, ale na blondynę później. Wylejesz piwo. To może tak, może nie, jeszcze się zakładał. Dobra. Przecież głupie. Dobra. Ellen. Ellen! Słucham pana. Słucham. Ile za loda? Słucham? Ile za loda? Pan chyba pomylił lokale. Co teraz? Nie wiem. Może ręką? Chujowo wyszło, nie? To za ile będzie to piwko? Halo? Ja już zapłaciłem! Czy piwko kurwa będzie, czy nie będzie tego piwka? Lejesz to, czy nie lejesz, maleńka? Co kurwa pijecie? Piwo! Co tam mówisz, Kobayashi? Pytał, co pijemy? Mówię, że piwo. Piwko pijemy, szefie, tak. Tak, piwko. Ty, Ruda, weź mi palę piwa. Jasno. Ruda, smutna! Bo nic nie piła. Powinna się napić. Flaszki dobrej. Dokładnie. Ruda, nie loda. Co w robocie nie pije? Mu wszystko gnije. O, zajebiście, dziękuję ci. Ruda nie luda. Kurwa. Nie, aż mnie skręca.
Nie kurwa, co? Nie luda. Nie luda. Nie luda. Jak nie luda, to jaka kurwa? Bo widać od razu, że luda. Nie chodziło o loda. A, o loda. To co? Kurwa, nie wiem. O loda. Ja skąd wysiłeś? Mojego loda! Loda! Ma pan ognia, albo ktoś tu ma ognia, żeby zakurzyć? Co, jak nie zajebiesz, to ci dam. A no właśnie chciałem odkupić ognia, odkupić. Czy tu można kupić na barze? Ni chuja. Kurka. Ale tam jest stacja. Chyba, że masz jeszcze jakieś pomysły dzisiaj. No możemy na tej konsole. Na konsolę ty właśnie poszedł, a potem można podziałać, jak będzie więcej psiarni na mieście, wiesz o co chodzi. O, te. Oj. On się kręca. Chyba jakoś się wkurwił. Powiem sobie ognia, bang bang, śnifu. Okej, słuchaj. Konsolety są kurwa tu za rogiem. Zaraz się widzimy. Do zobaczyska. Do zobaczenia. Uj. Dobra, ja też wychodzę. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu. Krokieterka. Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.